Okej, czym jedziesz? A co bierzesz? Co masz? W ten sposób może. Co byś miał na przykład do ST1 albo ISA 8? T54? GW Tiger albo T54. Tak, GW Tiger, spierdzielę mi z tym. A i tak na dziesiątki wrzuci. No nie, nie wrzuci na dziesiątki. Nie ma takich dziesiątek, jak wrzuci na dziesiątki, to normalnie... Normalnie dwie dziesiątki. Patrz, ile jest tego, bit chat. Ej no, object. Ile art, omygy... Nie, ja się nie ruszam. Ja wjeżdżam do miasta, chowam się i nie ruszam się. Myślisz, że to ci coś pomoże? Tak, i myślę, że ty pojedziesz prawą stroną i zabijesz arty. I dostaniesz medal. Za arty dostaniesz snajpera, specjalistę. Co tam jeszcze możesz dostać? Nie, no to tyle wystarczy. Może jeszcze służy patrolowy i zwiadowcę. Nie, to by inni musieli zabijać, a to ty masz zabić, nie? O to chodzi. No nie, ja wystarczy, pewno... że sześciu by trafili. I ja zabili. Na pewno jadę do miasta. Ale wiesz, wszyscy będą w mieście siedzieć, oprócz tych art i na przykład jednego niszczyciela, którego jeszcze zabijesz tam po drodze. Ale oni mają focha, ja się boję. Ale foch wjedzie do miasta, będziesz miał tylko jak Tigerka. Już. Ty, nie w tą stronę, o, uciekać, dobra. Odbijamy w lewo, bo ja już się, kurde, rozpędzam i... Miałem pojechać już drogą, a to by się mi nie opłacało zbytnio. Coś mówiłeś, że fuck gdzieś pojedzie. Jack Tiger jedzie do miasta. Tak mi przykro. O tak mi przykro. Ty, tylko że nasze ciężkie pojechały też na prawo. What the fuck, nie rozumiem. Nie, dziwna taktyka. Jestem jedynym ciężkim, który wjeżdża do miasta. O, może to E75 wjedzie. Trzymam się jego. W takim razie. W takim razie jadę na sam koniec. Coś mi się zdaje, że nasze ciężkie czołgi zostaną zmiecione przez ich artylerię i te niszczyciele. W ogóle wiesz, że my mamy dwa czołgi, tak jakby mniej do bitwy? Bo mamy dwóch spoterków. Nie wiem, gonię T-54, które chcę naszą artę rozwalić. No właśnie widzę, że tu wjeżdża T-54. Nawet mnie zespotowało. I nawet się gdzieś schowało w tej chwili. Lipa. Gdzie on jest? Schował się. T-54 niby. Gdzie do niego nie mogę bić. Co za ziomek. Gdzie on się schował? Ty, to gówno gdzieś tam jeździ. Zasłonili mi wszyscy, no. Zespotował mnie. Dobra, spierdzielam. Zaraz ta karta jeb. Ej, tu jest T-57 Hiwi. Ej, halo. Halo. Hello. No, ho, ho, jest V-ka, jest 8, a MX-105. No, fajnie. No, no, tak. Takie tam podstawowe czołgi tutaj wjechały. I nasze czołgi zamiast tam zaatakować. Nie. A, jeszcze pocisk nie siadł w ogóle. Gzy, gzy, gzy. Dwa magazynki mi tutaj jadą. Dobra, MX, jeb. Zaraz mi jebnie. O, też dostał. Tylko, że on mi cały magazynek zaraz sprzeda. Ej, no bo ja w plecy dostaję teraz. Jakiś no. Help może. Spoko. Cały magazynek w plecy wyrwałem. Od T-57. Nie no, genialnie nasi rozpracowali system. Pojechać ciężkimi czołgami w stronę miasta. No, to jest jeszcze, genialne. Jeszcze dziesiątka nie pojechała, nie? Mhm. Właśnie ginie. Jak można E100 pojechać na otwartą przestrzeń? Przestrzeń jest 5 artylerii. No ja tego nie rozumiem. Koleś E100 wjeżdżając do miasta miałby od groma obrażeń zadanych. Boże, co oni zrobili w ogóle? Sobie raz strzeliłem. Zdążyłem strzelić raz do AMX-a, nie? Zadając 487 obrażeń i dostałem po prostu 3 strzały w plecy od T-57 i 2 strzały albo 3 strzały w bok od AMX-a za ten czas. No to naprawdę bardzo fajnie. Tak, E75 idzie na focha, wjeżdża od przodu
Dziwne. Fajnie. Great. Tak, genialna drużyna, naprawdę. Lepszej w życiu nie widziałem. Dokładnie, tak długi mecz w ogóle. Czekaj, ty masz jeszcze prota? Mam. To dawaj. Ostatnio fajna była bitwa na dziesiątki, te 28, wyjechałem sobie przez miasto, myślałem, że mnie tam ktoś ubije, bo miałem 300 życia, a ja sobie tak bokiem się ustawiłem, że wszyscy chyba mnie ignorowali, a ja sobie pakowałem do nich po 400, nie? Nabiłem tam 3000 obrażeń, w końcu mnie zabili i patrzyłem, że na dziesiątkach najwięcej zadałem. I co z tego, i tak przegraliśmy. O, obrona. Teraz pytanie brzmi, mają jedną artę. Czy zjeżdżać niżej? Zjeżdżamy niżej do krzaków? Ja chyba zjadę, nie, nie. Że mi się nie chce tutaj na górze siedzieć. Chociaż ja ci powiem, że fajnie się strzela protem z góry. Tak. Ostatnio powiem ci, że nasi się na górze skampili, przez co przegraliśmy. No bo ja tutaj ten, ale to było na 5-7 tiery. Grałem sobie Shermanem i musiałem solować Isa, nie? Na dole. Bo tutaj, w sensie pod tym, pod flagą do przejęcia. Bo nasze, wiesz, ciężkie czołgi stały na górze centralnie i dostawały od arty. Spoko. Wait, 1-2 minutes, let's them combat fire range. No, tylko że tu jest akurat nie fajna pozycja. All scud will die alone for nothing. Helps. Hellcaty widzę, ładnie tutaj jadą. Why we attack? I'm too slow. Napisał wrot. Napisz mu, że może kampić. Nie napisałem do wszystkich. On jest taki wolny. No ja jestem wolniejszy minimalnie. Ja się tak nie bawię, masz cheaty, masz czołg, który rusza wieżyczką. Tak, i został wyspotowany. Ja pewnie też. Przez tego Carnevarona. Aha, którego już nie widzimy zresztą. Dobra. O, płoń suko! Ile ty? 1000 mu zadałeś gdzieś, nie? 940. No, byłem blisko. Ja mu zadałem 311 i ten go dobił właśnie. I ósemeczka poszła się pierdzielić. Okej, okay, tak patrzę, co tam się dzieje. No, X. Bylebyśmy pleców nie dostali. O, dobrze, dobrze, AMX robi. Dobrze. No. Dobry lekki. Stawimy się tu bardziej. I czekam na jakieś skauta. Rykoszet. Serio? Ale teraz zabijesz. Zdążysz przeładować akurat, nie? Dobrze, dobrze, nie, z tego nie zdążyłem strzelić. Prot. Fuck. Gdzieś mi zniknął nagle. Gdzieś pocisk mu w period poleciał mój. No mój też, identyczny właśnie. Gdzieś zniknął. Hellcat, weź ze spotu, no. Nie bądź taki zły. Bądź dobrym Hellcatem. Co tam jest? T71, T21. Powiedz, jak będziesz widoczny, bo ja, wiesz, nie mam pojęcia, czy mnie zespotowali. A dobra. No, super pressinga mogę bić. O, trafiłem. Chyba się zczaił, że dostał. Kto? O, Tiger 2. O, zniknął. Ty i ta twoja ruchoma wieżyczka, Mateusz. Dobra. No fuck. Akurat nie się musiał zacząć tak ruszać. Tym super pershingiem. No sobie nie mogę tak wieżyczki obrócić, kiedy chcę. No kurde, co on nie rozumie tego? Nie, nie widać go. No. Płoń! I spłonął. Kto? 7-1.
O, drugie. O. Kurde, się schował. Ale super persz. No, zerwał. Combo breaker. Tak, mi przykro. Kurde, 12 to tylko lufa wystaje. Mhm, nie ma go. Nie widzą. O, te 34. Te 34 widać. Widać. Chwilowo wieżyczka. No, jeszcze widzę troszkę i będzie kadłubik. No nie, może mi dom zasłania w tej chwili. Oj, dostał. Prawie za 500. Jest coś, powiem, mi zasłania coś. O, dostał prawie za 500. No nie, muszę mi zasłaniać, będzie wszystko i go zabijasz w tej chwili. Jep. Ziemia! Każdy kocha ziemię. No, gdzie ten pocisk poleciał? Mój pocisk poleciał centralnie w to samo miejsce, gdzie twój pocisk. Nie wiem, co one się zmówiły? Czy co? Ej, wlecił. W ogóle właśnie ktoś, właśnie to T-34 przesunęło T-21. Widzę. Zwłoki dokładniej. T-43 tam jeszcze jest to. Tiger próbuje spotować, ale mnie nie widzi. Nie wiem jak z tobą. Jeżeli mnie widzą, to ciebie też. Niech się wali na ryj. No, panie. Wyjedź jeszcze tak z 10 metrów do góry. Możemy na niego wjechać zawsze. Tutaj jest prot na pewno, kampi na naszej stronie. Si. Nawet się pojawił. Ile ty już masz tam? 3000 obrażeń? 3200. Schował się za górę. Myślałem. Ale te 34, mam fraga. Nie cofaj się. Nine. Nie cofaj się. Prot zaraz ginie od Hellcata. If mam fraga. O, wykrył mnie. Dawaj kolejnego. Nie wiem, gdzie jest ten prot. Ale może pojadę mu na czołówkę. Prototype. Nie, Jesie, nie cofaj się. Nine. Co, strzelasz tam do niego? No. Dawaj tego Isa. Dostał i jest. To bigo. Będziesz miał 5000 obrażeń, człowieku. Dostaniesz tu dużo dosyć. To jest ta zaleta obrotowej twojej wieżyczki. Dum. Prut. Arta do mnie strzeliła? Nie, coś do mnie strzeliła. Arta. Albo jak pantera. Tylko teraz skąd? Wiem, kierunek znam. Na ślepo nie chcę strzelać, już raz strzeliłem. Może będzie się tak obijać od mojego przodu? No nie chcę strzelać, jak lubię. O. Jak pantera. Jeb. Gąski! Serio! Tak jest, gąski. Odbiłem się od jak pantery. To super uczucie, gdy odbijesz się od jak pantery. No, i tak bym nie trafił. Bo poleciało w ziemię przed nią. M41 gdzieś tam jest zakąpiony po prawej. Bardziej. Strzał do mnie na oślep. Walnęło 2 km za mną. Dobra. No, gdzieś tam. Nawet nie widzę. No kurde, Helka już tam mierzyłem. Już chciałeś fraga. Prawie 4000 obrażeń. I sama góra, nunek. No, dziwne. Dziwne. Tak bardzo dziwne. Kto kocha prototypa? O, 18 tysięcy. Kamil 1 Pirat dostał medal pula, specjalistę, snajper. Strzelec wyborowy, odznaka mistrzowska, z pancerny. Czym? KW1S. Nic dziwnego. Pewnie jako 1A6 był. Dobra, co tam? Co ty możesz wziąć? No właśnie, tak się zastanawiam. Co ty masz? Nie, i miksa jakieś gówno będziesz mi tu brał. Co tak naprawdę mógłbyś wziąć? WZ-131. Jesteś tego pewien? Czekaj, to jest który? 7 tier, nie? No. No dobra. Tylko że lekko. Niech ci będzie. To ja mogę wziąć do tej gera do twojego Hamela. Nie pasowałby. To już są dwa tiery, nie? Różnicy. Już by tam nie pasował. Fajnie, bo prototypem odrobiłem stratę z T-54. No widzisz. Wyszedłem.
No, wziąłbyś GW Tigera, kurde, tutaj, no wziąłbyś, naprawdę. To się zamieniam w TD-ka. Okej. TD mode. Tak, Team Deathmatch mode. No, ale raczej lekkim nie będę tutaj wyjeżdżał, bo ich tutaj dużo wyjedzie. Jedź na punkt do przejmowania. Ja tam pojadę, w sensie najpierw jako Arta, a później pojadę jako Team Deathmatch, jako Tank Destroyer. No. Dobra. Prujemy na dół. Też pruj na dół. Nawet mi się nie waży jechać na górę, no kurde. A, dostanę rekompensatę. Co, wbiłeś się już w kogoś? To oni się wbili we mnie. Mhm. No, ja sobie jadę prosto, a gościu mi zaczyna kółko kręcić i Bóg mi wystawił. No, jak zawsze. Wiadomo. A ja sobie jadę na trybie, na shifcie, nie? I jadę. Zobaczymy, jak daleko dojadę. Prawie jak GTA 1. Ej! Czekaj, prawie jak GTA 1, człowieku, serio. Tylko są lekkie opóźnienia na tym. Ej, śmiesznie. To serio jadę na tym. Na szybcie. Nią, prójemy. GTA 1. Kurde, ale mnie to gardło teraz na pierwsze już. Czuję, że mówię przez nos w tej chwili. Dobra, podjadę sobie tu. Tym. Fuck! Nie w tą stronę. Wbiłem się w koniec mapy. Tak bardzo dobrze grać. Dobra. Ustawiłem się. Ustawiony jestem. Mają 3 arty. Tak się będę patrzył na sam koniec, czy Arta nie będzie od nich tu strzelać czasem. Nic nie wykryłeś? Zaraz wygramy przez przejęcie. Oj. Co to? Jest 2. Ale nie trafił. Schowaj się. No tak, zobaczę. Kurde, szkoda, że nie mogę tam bić. Ale w Churchilla może dam radę. Tak, więcej ciężkich. Churchill. 50-100. Serio, prawie. Przeładowuję. Przydałyby się jakieś ciężkie na tej linii. Patrz, jeżeli tu są 4 ciężkie, nie? To nasi powinni drugą linię wygrać. Wygrywają 5-1. No. To już nie ma co przejmować. Ej. Zjeżdżam stąd. Nie zjeżdżam. Rozumiesz, że Elcek wystawał chyba z 2 mm i go gościu potrafił trafić? Trafiłem IMX-a 50-100. No i masz rację, nasi wygrywają. I to porządnie. No i dobrze. Kurde, mieli tutaj osłabienie 4 czołgów ciężkich, więc co się spodziewać innego. To na MX, czy on tu jest? Przydałby się scout na tych torach. Co nie? Scout. Wiesz, KV1S ginę z tego, zabije. Fuck! Głupi kubek obok tego, obok myszki, przed myszką. Wiesz, przesuwałem myszkę do góry, żeby zobaczyć, czy mogę na tego ISA drugiego nacelować i nacisnęła się, bo się o kubek zahaczyła. Super. Jedź, zobacz tego IMX-a. Niżej, nie bij tego ISA 2. Po co ci go bić? IMX jest ważniejszy. Może dalej się tam ukrywa. Patrz, T-150 wyjeżdża, zgarnia strzała. Nie, dobra, dostał. Tyle macie. No dobrze, ustawiłem się, przynajmniej 600 obrażeń poszło. No ja tysiaka co dałem. O, Priesta zabij tego księdza. Nie zabiję go, nie zdążę. Nie mam ammo w tej chwili. A, bo T-71 jest faktycznie. Dobra, ten IMX tu sobie tak, schował się. No bo głupi. No nie namierzę tu na niego w ten sposób, niestety. Prędzej tego Churchilla bym zdopił. Dostał Churchill. 903 obrażeń.
Może jeszcze dam radę w AMX-a dupnąć. Jeżeli go nie zabijecie szybciej. Ej, nie zabijaj go! Mateusz, nie... Jep, zabił. Oh. Ham! Zaraz cię strzelę, jeżeli zdążę. Sekunda. Fuck! Nie zdążyłem. Sekundy zabrakło, żebym się strzelił człowieku. I tak by się nie trafił, bo jesteś prawie, hatem. Prawie. Żebyś wiedział, miałem tutaj nacelowane akurat, nie? Więc nie jest źle. 903 obrażenia, spoko. Spoko jak na Artę. Na tej mapce. Okej. Okay. Byłeś połowę stawki. No, człowieku. Człowieku, masakrycznie dobrze.